Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Andrzej Halesiak i jestem członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, który jest organizatorem naszego dzisiejszego wydarzenia, naszej dzisiejszej dyskusji. Za nami emocje piłkarskie, myślę, że tak powiem, było ich dużo i dostarczyły one nam dużo ciekawych, ten dzisiejszy mecz dostarczył nam dużo ciekawych wrażeń. Natomiast my zapraszamy dzisiaj Państwa na trochę innego rodzaju wydarzenie i innego rodzaju przeżycia, które myślę, że także będą dla Państwa niezmiernie ciekawe. Zapraszamy na debatę zatytułowaną Jakie państwo w niestabilnych czasach? Współodpowiedzialność i współzaangażowanie. Na końcu tego zdania jest znak zapytania, co ważne, bo my dopiero będziemy szukać tych odpowiedzi, tak? Czy to jest ta właściwa droga. I mam nadzieję, że pod koniec naszej rozmowy uda nam się stwierdzić, czy tak, czy nie. Nasza dyskusja będzie się odbywać w ramach 17. już Ogólnopolskiego Kongresu Obywatelskiego, tradycyjnie organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, tym razem pod hasłem Silna i odporna Polska w niestabilnych czasach. Partnerami tego wydarzenia są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz ING Bank Śląski. Bardzo gorąco dziękujemy partnerom za wsparcie tej naszej inicjatywy. Jest to już ostatnia z cyklu debat, które zapoczątkowane zostały końcem października. Po około miesiącu czasu dochodzimy do końca tegorocznego kongresu. Poruszonych zostało bardzo wiele aktualnych i ciekawych tematów. Zachęcam do przejrzenia debat, które są dostępne zarówno na stronie facebookowej kongresu, jak i na stronach YouTube'owych. To nasze dzisiejsze spotkanie spina na swój sposób klamrą wiele z poruszonych do tej pory zagadnień, chociażby tych, które dzisiaj w bardzo ciekawej sesji poświęconej polaryzacji także częściowo były poruszane. W zdefiniowaniu tego, jakiego państwa potrzebujemy w niestabilnych czasach, pomogą nam dzisiaj znamienici goście. W tym miejscu chciałbym przywitać bardzo gorąco panią Katarzynę Pełczyńską-Nałecz. Pani Katarzyna jest dyrektorem Instytutu Strategii 2050, a w latach 2014-2016 była ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam pana Jarosława Makowskiego, prezesa Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam pana doktora Jana Parysa, który reprezentuje projekt Konsens, a pan doktor był w latach 1991-1992 ministrem obrony narodowej, pełni też różnego rodzaju inne funkcje. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Chciałbym, abyśmy zaczęli tą naszą dzisiejszą dyskusję od takiego trochę szerszego spojrzenia, od takiej szerszej kwestii, którą ja osobiście nazywam kwestią powrotu do gry państwa narodowego. Mam nadzieję, że tutaj nasi paneliści z tezami, które za chwilę powstają, w jakiejś mierze się zgodzą, a jeżeli się nie zgodzą, to też będzie dobrze, bo jestem ciekaw ich opinii na ten temat. Otóż w moim przekonaniu od XVIII wieku państwo narodowe były głównymi narzędziami kształtowania rzeczywistości, określały wizje i starały się je realizować. Głównie odbywało się to poprzez kontrolowanie trzech płaszczyzn. Płaszczyzny bezpieczeństwa, zarówno zewnętrznego, jak i zewnętrznego, płaszczyzny kultury i płaszczyzny, którą można by określić mianem gospodarki. Wraz z postępującą globalizacją, którą mogliśmy obserwować w takiej wersji turbo w ostatnich 30 latach, rola czy państwa narodowego wydaje się, że uległa osłabieniu, co było pochodną utraty jakby swego rodzaju mocy i wpływów, szczególnie w dwóch obszarach, w obszarze gospodarki i w obszarze kultury. Jeśli chodzi o gospodarkę, można by tu przywołać chociażby liberalizację przepływów kapitałowych czy działalność globalnych korporacji, które bardzo mocno wywierały jakby wpływ na politykę gospodarczą prowadzoną w poszczególnych krajach w kontekście kultury. Myślę, że można tu w zasadzie przywołać jedynie działalność globalnych koncernów mediowych, a także firm działających w ramach mediów społecznościowych. Równocześnie nie powstała jakby właściwa przeciwwaga, jeśli chodzi o wspólnotę międzynarodową, która mogłaby służyć jakby jako przeciwwaga właśnie dla tych nowych, jak określił ich Zygmunt Bauman, posiadaczy mocy, czyli tych globalnych korporacji i tych firm mediowych.
Wydaje się jednak, że jesteśmy właśnie świadkami swego rodzaju kolejnego zwrotu, jeśli chodzi o sytuację. Pandemia, narastające napięcia geostrategiczne i różnego rodzaju kryzysy wydają się prowadzić do odrodzenia się państwa narodowego, które niejako z przytupem powraca do wielu dziedzin naszego życia. Chciałbym Państwa zapytać, jaka jest Państwa opinia, czy po pierwsze zgadzają się z tą hipotezą o tym powrocie państwa narodowego na scenę, a jeśli tak, czy postrzegają to Państwo jako proces czy zjawisko pozytywne, czy raczej negatywne i jak w globalnym świecie zdefiniować równowagę pomiędzy rozwiązaniami ponadnarodowymi, których chyba nie chcielibyśmy się pozbywać, a być może nawet chcielibyśmy ich więcej, a z drugiej strony z tym coraz bardziej, no, nie chcę użyć słowa panoszącym się, ale ono jakby się w tym momencie tak trochę nasuwa, państwem narodowym. Zacznijmy może od pani dyrektor, pani Katarzyno, jak pani ocenia tą obecną sytuację, to miejsce, w którym jesteśmy i czy ta moja hipoteza, czyli w jakiejś mierze się z pani z nią zgadza? Ja myślę, że mamy taką tendencję do postrzegania przeszłości od, tak się wyznacza tę cezurę od XVIII wieku jako domenę państwa narodowego. W moim przekonaniu to jest bardzo duże uproszczenie. Mieliśmy do czynienia z imperiami i te imperia, w tym imperia kolonialne, rozpadały się w XX wieku. Także doświadczenie funkcjonowania jako państwa naprawdę narodowego ma bardzo niewiele państw i w bardzo krótkim okresie. I to ma dzisiaj też bardzo duże znaczenie. Niemniej na pewno jest tak, że siły, które są niepaństwowe, ponadpaństwowe lub pozapaństwowe, właśnie chyba pozapaństwowe jest najlepszym określeniem, czyli korporacje, rynki finansowe, zaczęły odgrywać wskutek globalizacji dużą rolę bez żadnej legitymacji demokratycznej czy jakiejkolwiek innej. I ta duża rola umniejszyła rolę państw, niekoniecznie państw narodowych, bo tak jak mówię, te są rzeczą naprawdę świeżą i nawet państwa europejskie. Wydaje się, że Europa to jest taki zbiór państw narodowych. To bardzo niedawno i bardzo niewiele jest tego doświadczenia państw narodowych tak naprawdę. Każdy z innych powodów, jedni byli pod imperiami, a drudzy byli imperiami, ale skutek jest taki, że ta historia narodowa jest bardzo krótka. Niemniej rola państw została umniejszona. I dzisiaj rzeczywiście jest coś takiego, że jest taka próba odebrania przez państwa z tej władzy, czy też tej siły wpływu, z tym, że w moim przekonaniu to wcale nie znaczy, że coś takiego się dzieje. To znaczy, że to, że władze poszczególnych państw, zwłaszcza mówię o Europie, dlatego że też ten proces różnie ma miejsce i różny efekt, inaczej to jest w Chinach, inaczej to jest w Indiach, inaczej to jest w Europie, ale w Europie ta próba odzyskania wpływu przez państwa nie powoduje wcale, że te państwa mają więcej do powiedzenia, o tym sobie powiemy dalej, ale istota suwerenności europejskiej, i nie dotyczy to tylko Polski, ale jak najbardziej Polski w ogromnym stopniu, sprowadza się do tego, że ta suwerenność została scedowana do ponadpaństwowego, właśnie nie pozapaństwowego, a ponadpaństwowego bytu po to, żeby więcej tej suwerenności wróciło do każdego z państw europejskich. I nie ma innej recepty na większą suwerenność w moim przekonaniu dzisiaj. Dla Europy oczywiście. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, a jak pan to postrzega, te procesy, które możemy obecnie obserwować? Czy to jest, mamy tu jakąś nową jakość, czy raczej poruszamy się w ramach jakiegoś długofalowego trendu? Pyta pan. Dobrze. No, jak powiedział tutaj pan prowadzący, państwa wróciły do aktywnej roli, natomiast ja nie jestem, wróciły z powodu kryzysów. To nie jest tak, że chciały, po prostu zostały zmuszone. Zostały zmuszone dlatego, że ci aktorzy ponadpaństwowi, ponadnarodowi okazali się w sytuacjach kryzysowych niesprawni.
niezdolni do działania. Więc to z jednej strony są wielkie potęgi, organizacje międzynarodowe, korporacje międzynarodowe, natomiast no, w tych kryzysach, które były, czy to kryzys finansowy, czy pandemia, czy wojna, okazuje się, że ci wielcy aktorzy nie są władni, może chętni zadziałać. No, z pewnym smutkiem stwierdzam, że na przykład Unia Europejska, kiedy była pandemia, mimo że ma na czele swojej organizacji lekarza, to przez długi czas była pasywna, była zagubiona, a jak zaczęła coś działać w sprawie szczepionek, to się wykazała nieudolnością przy ich zakupie. No, toczą się śledztwa w związku z tym. Otóż mówiąc krótko, w czasie kryzysów problemy spadają na państwa, na struktury państwowe i to nawet w tych krajach, które słyną no, z wiary w liberalizm ekonomiczny, jak Stany Zjednoczone, gdzie jest ogromna wiara w siłę rynku i gospodarki prywatnej, no okazało się, że bez ingerencji państwa ratowanie gospodarki w czasie kryzysu finansowego nie jest możliwe. Zatem ja bym nie był za tym, żeby pytać, czy to coś dobrego, ten powrót państwa, czy złego. Ten powrót państwa się okazał konieczny w pewnych sytuacjach. Może nie na stałe, nie na zawsze. Czy to jest proces niebezpieczny? No, mnie się wydaje, że nie zawsze, bo nie zawsze silne państwo prowadzi do socjalizmu albo do autorytaryzmu. W pewnych sytuacjach to silne państwo jest po prostu potrzebne. Ja nie widzę zagrożeń z tego powodu, że na przykład administracja federalna ratowała firmy w USA podczas kryzysu finansowego, albo że nasz kraj wydał 280 miliardów złotych na pomoc dla przedsiębiorstw w czasie COVID-u, albo że nasze państwo zwiększyło nakłady na zbrojenia poważnie z powodu wojny. Ja oczywiście powiem wprost, uważam, że podczas COVID-u wydano za dużo pieniędzy i to był błąd, ale nie polegało na tym, że państwo działało, że władza państwowa działała, tylko właśnie, że no nie całkiem sprawnie działała. I dajmy na to, ja mogę krytykować to, że są pomysły, żeby zamrażać ceny z powodu wielkiej inflacji, bo uważam, że to jest pachnie powrotem do komunizmu. Natomiast to nie znaczy, że państwo ma nie działać albo być pasywne. Otóż z takich złych pomysłów nie ma zagrożenia autorytaryzmem czy groźby wojny. Wojny biorą się z imperializmu, a nie z tego, że jest władza państwowa silna. No na przykład we Francji jest dużo silniejsza niż w Polsce, jak doskonale wiemy, więc chyba nie o to chodzi. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, a jaki jest pana punkt widzenia? Ja od razu chciałbym się odnieść tutaj do pana Jana Parysa i chyba rozróżnić między siłą państwa a skutecznością państwa, bo to jest to, o czym pan prezes mówił, ale to chyba będzie w dalszej części naszej dyskusji dużo mocniej obecne. Natomiast tutaj, jeżeli państwo pozwolą, chciałbym zacząć od pewnej anegdotki, którą znajdujemy w książce Iwana Krastewa Demokracja nieufnych. I Iwan Krastew w Sofii na murze zauważył napis, który brzmiał w ten oto sposób. Gdyby wybory coś zmieniały, to by ich zakazano. Prawda? A czy w tym sensie my wkraczając w XX wiek żyliśmy w przekonaniu, że po pierwsze jesteśmy zwycięzcami, prawda? Tej wojny między liberalną demokracją a komunizmem. Jesteśmy po właściwej stronie mocy. Po drugie, Francis Fukuyama przekonał nas, być może potem to przybrało wersję zwulgaryzowaną, ale że liberalna demokracja absolutnie będzie się rozszerzać jak nasza planeta długa i szeroka, a więc w związku z tym w każdym zakątku Ziemi w zasadzie będą obowiązywały te same reguły. I kolejna rzecz to kwestia właśnie globalizacji. Znaczy dużo szybciej globalizują się takie zjawiska jak na przykład przepływ kapitału czy terroryzm potem, jak się okazało, niż odpowiedź na te problemy. Więc
podsumowując ten pierwszy punkt, globalizacja przynosi problemy, ale to państwo narodowe de facto je rozwiązuje. Jeżeli spojrzymy na kryzysy, które w zasadzie znaczą XXI wiek, prawda? To znaczy kryzys najpierw finansowy, to jest 2008, potem kryzys gospodarczy 2013-15 i powstanie ruchu Occupy Wall Street czy Indiegados w Europie. Potem kryzys migracyjny, dalej kryzys związany z wojną w Ukrainie, a jeszcze wcześniej z pandemią, to widzimy to bardzo dokładnie, że kryzysy mają charakter globalny, natomiast my musimy odpowiadać w sposób lokalny na owe kryzysy i stąd rośnie potrzeba to, o czym pan redaktor wspomniał na początku, to znaczy uzbrojenia państwa jako jednak tego elementu, który w pierwszej kolejności ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo egzystencjalne, bezpieczeństwo gospodarcze. I krótko mówiąc, jak trwoga, to nie do globalnych korporacji, ale jak trwoga, to do państwa. W tym sensie to nie jest nawet powrót państwa, tylko ludzie oczekują, obywatele oczekują od państwa, żeby ono było skuteczne, żeby rozwiązywało ich problemy, a przede wszystkim, żeby gwarantowało właśnie to bezpieczeństwo. Trzeci element, chciałbym nawiązać do tego, co jest w zasadzie obecne i co będzie obecne w naszej rzeczywistości, to jest absolutnie poczucie ryzyka i niepewności, prawda? My już wiemy to od dawna, że wkroczyliśmy w taki etap, ale z bliskim mi intelektualista Tony Judd w swojej ostatniej książce, swego rodzaju manifeście Źle ma się kraj, definiował tak wiek, w który wkraczamy. Jeżeli państwo pozwolą, to przytoczę. Wkraczamy w wiek braku bezpieczeństwa. Brakuje nam bezpieczeństwa gospodarczego, fizycznego, politycznego. Brak poczucia bezpieczeństwa rodzi strach. Strach przed zmianą, strach przed upadkiem, strach przed obcymi i nieznanym światem podważa zaufanie i burzy współzależności, na których opiera się społeczeństwo obywatelskie. Prawda? Więc pytanie jest w moim przekonaniu następujące. Znaczy, na ile powrót państwa, prawda, oczekiwany przez obywateli, łączy się z powrotem, co jest w demokracji absolutnie ze sobą, czy musi być skomponowane społeczeństwa obywatelskiego. My jesteśmy tutaj na kongresie obywatelskim i wydaje mi się, że mówiąc o silnym, skutecznym państwie, nie możemy nie mówić o społeczeństwie obywatelskim, które jest w moim odczuciu warunkiem sine qua non państwa skutecznego i silnego. A więc tak, dobrze, że państwo wraca, dobrze, że zaczyna być odpowiedzialne za nasze poczucie bezpieczeństwa w tych takich fundamentalnych sprawach jak bezpieczeństwo egzystencjalne, socjalne, gospodarcze i w końcu dobrze, że państwo wraca również pod postacią wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli dobrze interpretuję, odnoszę takie wrażenie, że jesteśmy na razie dość zgodni, jeśli chodzi o to, że jakby no, sytuacja niejako zmusiła do powrotu państwa i jego większej obecności i wywierania wpływu. I też chyba, tak to interpretuję, jest takie dość powszechne oczekiwanie, żeby to państwo już zostało. Być może nie w takiej skali jak w sytuacjach wybitnie kryzysowych, ale że generalnie powinno go być więcej niż przed tymi pojawiającymi się od mniej więcej od 2008 roku kryzysami. Tak? Takie odnoszę wrażenie. Bardzo poproszę, proszę panią dyrektor o widzę, że jest taka formuła ad vocem. Tak, proszę bardzo. Przewidziana jest w naszej debacie. Bo ja bym chciała jednak pewne rzeczy uporządkować. Po pierwsze, my tak mówimy, państwo tak jakby wszędzie było identycznie. Ja chcę zaznaczyć, że naprawdę to inaczej jest w Chinach, inaczej jest w Stanach, inaczej jest w Europie. I to jest kompletnie inna sytuacja i dalej to, co powiem, odnosi się do Europy. To po pierwsze. Po drugie, znowu wrzucamy do jednego worka aktorów
ponadpaństwowych czy pozapaństwowych, takich jak rynki finansowe, korporacje, które nie mają żadnej legitymacji demokratycznej, oraz takich aktorów, które powstały wskutek decyzji państw czy władz poszczególnych państw i podejmują decyzje, chociaż są aktorami ponadpaństwowymi, w ramach instytucji, które zostały powołane przez demokratycznie powołane rządy państw członków. I to jest na przykład Unia Europejska i NATO. I naprawdę warto rozróżnić te dwa różne byty, bo one są kompletnie inne i inaczej wpływają na naszą suwerenność. I teraz kolejne uporządkowanie to jest: każdy chce silnego, sprawnego państwa, o tym sobie porozmawiamy, rozumiem, w dalszych częściach. Natomiast ja rozumiałam, że to pytanie dotyczy, czy tak naprawdę dzisiaj państwa europejskie takie odzyskały zdolność decydowania o sobie samym w większym stopniu niż to było przed tym. I tutaj mam inny chyba pogląd, dlatego że w moim przekonaniu nie odzyskały większej zdolności do decydowania o samych sobie. Przeciwnie, żeby państwa europejskie mogły o samych sobie, czyli mieć podmiotowość międzynarodową, muszą współpracować w ramach instytucji ponadpaństwowych, takich jak NATO czy jak Unia Europejska. Bez tego ta podmiotowość poszczególnych państw, takich jak Polska, nawet takich jak Niemcy, będzie się kurczyć i już się kurczy, dlatego że kurczy się rola Europy, dlatego że jak wybuchł największy kryzys bezpieczeństwa, czyli wojna, nie jest prawdą, że któreś z państw europejskich, a zwłaszcza Polska, liczyła sama na siebie, tylko bez sojuszu ponadpaństwowego bylibyśmy w kompletnie innym momencie i miejscu, więc dokładnie odwrotnie, zwróciliśmy się do ponadpaństwowego bytu i to było bardzo słuszne i dalej jest słuszne i to jest dzisiaj główny gwarant naszej podmiotowości i suwerenności w tej sytuacji. Już nie chcę wracać do pandemii i do szczepionek, ale powołuję się na ten przykład najbardziej aktualny. Bardzo dziękuję za tą interwencję. Natomiast myślę, że rzeczywiście pozostawienie takiej dość szerokiej perspektywy sprawia, że no z jednej strony mamy Chiny, z drugiej strony mamy Unię Europejską. Spróbujmy w takim razie jakby zejść na poziom już naszego kraju, bo myślę, że w ten sposób będzie nam łatwiej prowadzić tą rozmowę. Ja widzę zgłoszenie ze strony pana prezesa, i natomiast chciałbym już to od razu połączyć jakby z tym drugim wątkiem, tak? To znaczy spróbujmy zdefiniować sytuację Polski i tą obecną równowagę pomiędzy tymi instytucjami ponadnarodowymi, tymi graczami, nazwijmy ich tak, pozapaństwowymi, między państwem, a jeszcze do tego wszystkiego spróbujmy dołożyć regiony, tak? Bo jest też ta koncepcja Europy regionów i jakby takiej autonomii, jaką powinny one posiadać. Jak państwo postrzegają tutaj sytuację naszego kraju, w którym kierunku to powinno zmierzać? Jak te sytuacje kryzysowe wpłynęły na tą równowagę? I czy to jest pożądany kierunek, a jeżeli nie, to w którą stronę, czego powinno być więcej, może tak. Panie prezesie, proszę bardzo, i prośba też już oczywiście do mojej przedmówczyni. No to jest jakby oczywiste, znaczy my mówiliśmy o pewnym znaku czasu, jeżeli mogę tak powiedzieć, to znaczy, że ludzie jednak chcą, aby w pierwszej kolejności to ich państwo zadbało o ich bezpieczeństwo. To, że potem państwo wchodzi w rozmaitego rodzaju alianse, czy należy do rozmaitego rodzaju organizacji, jak Unia Europejska, jak NATO i tak dalej, i w ramach tych organizacji również dba o bezpieczeństwo obywateli, to wydaje mi się dość oczywiste. To znaczy jesteśmy w takiej strukturze i akurat mamy to szczęście, że w Polsce przygniatająca większość ludzi absolutnie pozytywnie ocenia naszą obecność zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w Unii Europejskiej. To jest pierwsza uwaga. Druga rzecz odnośnie tego, co pyta pan redaktor. Czy wydaje mi się, że te trzy ostatnie kryzysy, które się pojawiają, a w zasadzie
kryzys pandemiczny, kryzys gospodarczy, kryzys uchodźczy związany z napaścią Rosji na Ukrainę, pokazują nam pewien schemat, czy też model, do którego powinniśmy dążyć. To znaczy schemat polegający na tym, że im więcej państwa usamorządowionego, to znaczy im więcej decentralizacji, tym to państwo jest skuteczniejsze. Skuteczniejsze w rozwiązywaniu problemów, które dotykają ludzi właśnie na tym najbardziej podstawowym poziomie. Być może to jest moje, że tak powiem, ukąszenie samorządowe, bo byłem i radnym Sejmiku Wojewódzkiego, i radnym teraz miasta Katowice, ale i kryzys pandemiczny, i teraz kryzys uchodźczy bardzo wyraźnie pokazał, że im więcej samorządności, tym więcej skuteczności. To jest to, o czym mówił pan doktor. Jeżeli chcemy państwa skutecznego, to musimy je usamorządowiać, prawda? Jeżeli chcemy państwa, czy też brać udział w skutecznej strukturze, to warto, żeby stawiać na kooperację w ramach regionu. Problem wydaje się polegać na tym, jak układa się współpraca między centrum a wspólnotami samorządowymi. I tutaj widzę pewien zasadniczy kłopot, prawda? To znaczy w Polsce doświadczyliśmy, wydaje się, swego rodzaju konkurencji, czy też próby sił między samorządem a rządem centralnym. Rząd centralny za wszelką cenę chciał udowodnić, że potrafi sobie radzić z tymi problemami, jak pandemia, jak kryzys uchodźczy, czy teraz kryzys gospodarczy, ale kiedy przychodzą prawdziwe wyzwania, to nagle się okazuje, że jednak węgiel muszą pomóc rozwozić samorządy, prawda? Że jednak kiedy przybywa do nas 2 miliony uchodźców, to samorządy gwarantują to, aby odbywało się to w sposób bezpieczny, w sposób humanitarny, aby zapewnić uchodźcom podstawowe warunki życia. I podobnie było z pandemią. To samorządy wzięły na siebie główny ciężar szczepień, które koniec końców też nie okazały się w Polsce akurat sukcesem. Więc mi się wydaje, że w Polsce powinniśmy iść w takim modelu, czy w takim kierunku, że tyle państwa, ile to jest konieczne, tyle społeczeństwa obywatelskiego czy usamorządowionego, ile to jest tylko możliwe. Bo ostatnie doświadczenia pokazują, że właśnie ten kierunek rozwoju sprawia, że państwo jest skuteczne, a tego oczekują od państwa obywatele. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, jak pan to postrzega? Rozumiem, że jeszcze kontynuujemy ten wątek. Ja myślę, że no, są takie sprzeczne oczekiwania wobec władzy państwowej, bo jedni uważają ją za przeżytek, drudzy uważają ją za siłę obcą, która zabiera wolność, a jednocześnie są ogromne roszczenia, to znaczy oczekiwania, że państwo będzie nas ratować. No, to są trochę sprzeczne postawy. No, tak samo jak taki pomysł, żeby balansować siłę państwa społeczeństwem obywatelskim. No, jeżeli w ten sposób definiujemy te relacje, to znaczy, że zakładamy konflikt, a tu nie powinno być konfliktu, tu powinna być no, co najmniej kooperacja. Wszystko bierze się stąd, żeby właściwie rozumieć państwo współczesne. Otóż no, wracając do jakichś przykładów, o które apelował pan prowadzący, otóż kiedy pojawiła się presja migracyjna na naszą granicę wschodnią ze strony Białorusi, no, rząd realizując zadania konstytucyjne zarządził obronę granicy i budowę zapory. Otóż byli tacy, którzy protestowali wobec tych decyzji rządu i te protesty oczywiście są całkowicie zgodne z ustrojem demokratycznym, bo każdy ma prawo wyrażać swoją opinię, ale jednocześnie byli tacy, którzy zaczęli czynnie przeciwdziałać obronie granicy. Powstawały specjalne organizacje, których celem było wspomaganie nielegalnego przekraczania granicy. Były samorządy, które ogłaszały, że one się nie podporządkują tym decyzjom władzy państwowej. Otóż chodzi o to, że te zachowania o charakterze anarchistycznym no, spotkały się z aprobatą części klasy politycznej.
No i to moim zdaniem no nie świadczy dobrze o, ani o tych politykach, ani o tych samorządowcach, bo wydaje się, że klasa polityczna powinna lepiej rozumieć rację stanu niż celebryci na przykład, którzy kierują się emocjami i odruchami moralnymi. No, mamy prezydentów miast, którzy się szczycą tym, że nie wydają zgody na demonstrację 11 listopada, chociaż to jest święto zapisane w Konstytucji. No, to moim zdaniem świadczy o braku zrozumienia, czym jest demokracja i czym jest państwo. No, tak samo jak trudno się zgodzić na to, że ktoś atakuje policję za to, iż nie dopuszcza do bijatyki różnych manifestantów, tak? Bo mamy kilka manifestacji w tym samym dniu, w tym samym mieście i policja ich separuje od siebie. No i jest za to atakowana. Otóż ona właśnie gwarantuje wolność, a nie odbiera wolność. No więc powinniśmy o tym jasno mówić i tłumaczyć, żeby nie było takich nieporozumień. Panie prezesie, wracając znów do, przepraszam, pani dyrektor, bo jeszcze tutaj jakby nie dałem okazji do wypowiedzenia się w kwestii tej równowagi pomiędzy tymi różnymi szczeblami. Zakładam, że jakąś perspektywę tutaj pani dyrektor też ma, więc bardzo proszę i bardzo chętnie chcielibyśmy się też dowiedzieć, jak to z pani punktu widzenia wygląda. Rozumiem, że chodzi o równowagę pomiędzy szczeblami ponadnarodowymi. Tak, tak, tak. Ciągle jesteśmy przy tym temacie, tak, za chwilę. Tak, bo już trochę powędrowaliśmy do nas tutaj, do Polski. Ja myślę, że my sobie musimy zdefiniować, na czym polega największy kryzys z naszej perspektywy, tak? Bo tu pojedyncze różne kryzysy wymieniamy, a to uchodźca, a to inne jeszcze. Natomiast zasadniczy kryzys, naród taki ponadnarodowy, polega na tym, że ład, który był dla nas dobry, ład przewodzony przez Zachód, a myśmy się w ten Zachód zdołali wpisać, jest bardzo skutecznie kontestowany globalnie dzisiaj na bardzo wielu poziomach i w efekcie różne powiązania globalne, które zostały zbudowane i na których ta Zachód kolektywny bardzo korzystał, bardziej niż inne kraje, te powiązania zostały i są wykorzystywane jako broń. I to są zarówno łańcuchy dostaw, jak i dostawy surowców energetycznych, jak i, no i cała masa różnych powiązań, które zostały zbudowane po to i miały budować siłę gospodarki najbardziej w efekcie zachodniej, ale także innych gospodarek, teraz są wykorzystywane jako broń, także możliwość podróżowania ludzi, stąd się biorą kryzysy uchodźcze, przepływy ludzi, przepływy finansowe i to generuje masę kryzysów, w tym bardzo poważny kryzys wojenny, z którym mamy do czynienia tuż za naszą granicę i to też jest forma kontestowania tego ładu, który powstał i to bardzo w nas uderza. I teraz pytanie, gdzie my powinniśmy, jak budować silne państwo w tej sytuacji i No, tu jest cała masa potencjalnych rekomendacji, może ja je zasygnalizuję, bo wiem, że dalej potem idziemy w tym kierunku, to potem je rozwinę. Otóż jakby sama samorządowość to jest jakiś według mnie mały wyimek. Tak naprawdę clue to są silne instytucje, które nie polegają na tym, że nie ma konfliktu politycznego, czyli jest jakaś mityczna, ponadpartyjny konsensus, wszyscy się z wszystkimi zgodzili, bo na tym demokracja nie polega, tylko polega na tym, że jest zgoda co do zasad systemowych i tu jest zgoda, że wszyscy wiedzą, że jest Trybunał Konstytucyjny, który ma określone sposoby powoływania sędziów i potem się uznaje wyroki tych sędziów za niepodważalne, a jak się zaczyna podważać konsensus systemowy, to wtedy państwo natychmiast się bardzo osłabia, bo są różne wyobrażenia, jak powinien funkcjonować system, czyli ramy, tak jakby konstrukcję nośną budynku rozchwiać bardzo mocno. I to jest pierwsza rzecz, która osłabia nasze państwo. Druga rzecz to jest część polityczna, a potem jest część, powiedzmy, technokratyczno-urzędnicza.
I teraz ta część technokratyczno-urzędnicza, jeśli dobrze działa, to ona buduje efektywność państwa, bo potrafi prowadzić skomplikowane procesy. Nawet jeżeli dzisiaj jest taka polityka, jutro jest inna polityka, to polityka jest od woli politycznej, a technokracja od jej wdrażania. Jak polityka schodzi do poziomu nawet poniżej parteru, i właściwie już nie ma technokratycznej służby publicznej, tylko wszystko jest upolitycznione, to w efekcie znowu to bardzo mocno uderza w państwo. I dalej oczywiście już możemy sobie mówić o określonych rozwiązaniach systemowych, czy więcej centralizacji, czy decentralizacji. No akurat w moim przekonaniu różne się systemy sprawdzają, jak patrzeć na Europę, i potrafią być silne państwa scentralizowane i silne zdecentralizowane. Pewnie w Polsce decentralizacja akurat nam to służy. Bardzo dziękuję. Patrzę na zegar i jakby bardzo ciekawe wątki tutaj państwo poruszają, natomiast ja chciałbym zrobić krok dalej, to znaczy żebyśmy teraz trochę czasu poświęcili kwestii sprawczości naszego państwa. Pozostańmy już w tym momencie przy naszym kraju i przy Polsce. I jeżeli jest taka możliwość, to chciałem prosić o wyświetlenie z kilku slajdów, które zostały przygotowane na to nasze dzisiejsze spotkanie. To będzie taka próba trochę spojrzenia na sprawczość z różnej perspektywy. Tak? Pierwszy ten slajd, który państwo mam nadzieję w tym momencie widzą, to są wybrane wskaźniki makroekonomiczne. Mamy tutaj wzrost PKB, widzimy tą ścieżkę konwergencji dochodów do bogatszych krajów, do średniej unijnej tak naprawdę, która jakby konsekwentnie postępuje. Widzimy tutaj bardzo niską stopę bezrobocia, która przy zastosowaniu unijnej metodologii jest dzisiaj drugą najniższą w Unii Europejskiej po Czechach. Widzimy także tą inflację, która w ostatnich w zasadzie dwóch latach nas mocno zaskakuje i osiąga poziomy niewidziane od 25-30 lat. Inna sprawa, że jest to fenomen, jakby, który jest obserwowany nie tylko w Polsce, ale jest to fenomen globalny, a w krajach naszego regionu te poziomy inflacji są bardzo zbliżone. Widzimy też dług sektora finansów publicznych, jeżeli się weźmie taką dłuższą perspektywę, to on pozostaje, można by to tak określić, w miarę stabilny. Widzimy, że on wzrasta w okresach kryzysowych, takich jak 2020 rok, ale generalnie są to ciągle zbliżone poziomy. Druga perspektywa, czyli ta perspektywa makroekonomiczna, jak się wydaje, pokazuje, że nie jest najgorzej. Druga perspektywa to perspektywa budżetowa. Budżet jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi państwa. No, jeżeli się dystrybuuje, tak jak tutaj państwo widzą, wydatki, które stanowią w przypadku Polski ponad 40% PKB, no to jest naprawdę co wydawać. I druga strona tego wykresu, czyli prawa strona, pokazuje główne kategorie wydatków sektora publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie kategorie, na kategorię obrona, która jest tutaj pomarańczowo zaznaczona i w zasadzie to, co rzuca się w oczy, to fakt, że po 2014 roku, czyli kiedy jakby pojawił się, tak naprawdę zrodził się konflikt na Ukrainie, który później tylko eskalował, to nie widać żadnej reakcji po stronie tych wydatków. Drugi obszar, na który chciałem zwrócić uwagę, to kwestia ochrony zdrowia. To jest ta zielona kreska, która też ona jest stabilna. Jeżeli porównujemy Polskę do innych krajów, to są poziomy bardzo niskie i dopiero pandemia powoduje, że ogłaszamy plany zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 6% w 2023 roku i 7% w 2027 roku. Jeszcze jedna perspektywa to slajd trzeci, który obrazuje odsetek osób dorosłych usatysfakcjonowanych jakością usług publicznych. To są międzynarodowe badania prowadzone w miarę regularnie przez OECD. I tutaj liczby pokazują właśnie ten odsetek zadowolonych z jakości służby zdrowia, z edukacji, z systemu sądowniczego. Polska na tle innych krajów wypada, można by to ogólnie powiedzieć, dość słabo, a w przypadku służby zdrowia niestety bardzo słabo. Drugi wymiar, na który tutaj warto zwrócić uwagę, to ta pomarańczowa kropka. Ona pokazuje wyniki tego samego badania z 2016 roku. Generalnie we wszystkich obszarach dzisiaj ten odsetek usatysfakcjonowanych jest mniejszy, więc progresu, jak się wydaje, jeśli chodzi o jakość, przynajmniej w percepcji społecznej, nie ma.
I ostatni już slajd pokazujący takie zagregowane wskaźniki definiowane przez instytucje międzynarodowe odnoszące się do ładu administracyjno-regulacyjnego. Tutaj zasada jest taka, że im wyższy wskaźnik, tym lepiej. Maksimum to jest na poziomie 2,5 w obu przypadkach. Widzimy, że no, jest dość mocne falowanie, ale ostatnie lata to jest raczej trend spadkowy, czyli jeżeli przyjąć, że te wskaźniki rzeczywiście mierzą ten ład administracyjno-regulacyjny, to że występuje tutaj pogorszenie. Na bazie tego jakby chciałbym postawić taką tezę, że być może troszeczkę na wyrost, ale o tym będziemy pewnie mieć okazję powiedzieć, że sprawczość naszego państwa jest dość ograniczona, że jakby w dużej mierze te działania mają charakter reaktywny, to znaczy jak już się jakiś pożar pojawi, to staramy się go gasić i czasami nawet się to udaje całkiem dobrze, natomiast brakuje u nas w naszym kraju takiego działania antycypującego, to znaczy, że z wyprzedzeniem staramy się identyfikować potencjalne zagrożenia, im przeciwdziałać, budować tą dziś bardzo popularną antykruchość i odporność i tak bardzo ważną w tym świecie, w którym mamy. I moim przekonaniu jednym z powodów takiej sytuacji jest brak szerokiego, ponadpartyjnego konsensusu co do listy tych priorytetów, wokół których powinniśmy się koncentrować i jakby taka przewaga bieżącej polityki, potrzeb bieżącej polityki i w szczególności różnego rodzaju wyborów nad właśnie takim strategicznym myśleniem. Pytanie do Państwa, na ile Państwo zgadzają się z tą tezą, jak jest z tą sprawczością w Państwa opinii i gdzie widzą Państwo największe słabości wynikające z tego zagrożenia? Panie doktorze, prośba do Pana o tym razem o rozpoczęcie jakby naszej tury. Zgadzam się z przedstawioną tezą, że brakuje poszukiwania rozwiązań ponadpartyjnych, czyli brakuje prób budowy konsensusu w ważnych kwestiach, takich zwłaszcza o charakterze długookresowym, które są bardzo kosztowne i bardzo ważne dla kilku pokoleń, no jak na przykład budowa atomu czy wzmacnianie armii, ale nawet budowa wiatraków za 200 miliardów, bo co najmniej tyle będą kosztowały. Natomiast no, żeby ten konsensus dało się budować, żeby ta debata publiczna nie przypominała walki kogutów, jak to się dzieje w mediach, no to muszą być pewne warunki spełnione, mianowicie nie można delegitymizować instytucji państwa. Otóż my mamy taką bardzo zaostrzoną wojnę polityczną w kraju i wobec czego mówi się o Trybunale Przyłębskim, o pisowskim państwie, o wojsku Macierewicza, o totalnej opozycji. Otóż to wszystko powoduje, że wtedy warunków do rzeczowej debaty nie ma, no bo każda kwestia staje się narzędziem walki politycznej. Więc mnie się wydaje, że nie można władzy, która ma demokratyczny mandat, traktować jak nielegalnej, bo wtedy po prostu rozmowy nie ma i nie będzie. I no, mnie się wydaje, że trzeba trochę, jakby tu powiedzieć, uspokoić emocje, uspokoić te nastroje, no i nie poddawać się takiej furii, która czasem jest organizowana przez dziennikarzy, którzy szukają głośnych tytułów, którzy są zadowoleni, kiedy rozmówcy na siebie skaczą z ogniem w oczach, czy celebrytów, którzy nie rozumieją, na czym polega właśnie państwo i troska o państwo, a interesuje ich tylko jedna doraźna kwestia, która w dniu dzisiejszym została wyeksponowana przez media i bardzo łatwo kogoś, kto ma wątpliwości, po prostu zdezawuować i tak dalej. Mnie się wydaje, że sprawczość państwa polskiego można ocenić na 4. Zgadzam się, że nie wszystkie rzeczy są właściwie rozwiązywane, że czasem jest coś za późno, ale na tle innych krajów nie wypadamy najgorzej. No, nie porównujmy się do ideału, porównujmy się do realiów, które są w Europie, do Czech, do Węgier, do krajów, państw z naszego regionu. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor. Ja mam wrażenie, że to, czego najbardziej brakuje, może to jest inne nazwanie tego samego, ale ja bym to jednak nazwała brakiem zdolności, znaczy głównym celem polityki
powinno być dbanie o dobro wspólne. I teraz ten walor polityki zniknął zupełnie z powodu bardzo wielu procesów, część naszych własnych polskich, a całkiem sporo procesów, które dotknęły szerzej po prostu demokrację, charakter mediów, podważanie autorytetów, wejście mediów społecznościowych, no wiele, bardzo nierówny podział też własności to spowodował. No tu jest bardzo dużo procesów, żebyśmy rozumieli, że nie wszystko jest tylko naszą polską chorobą, chociaż my mamy także swój własny komponent. I efekt jest taki, że rzeczywiście polityka przestała być troską o dobro wspólne, a zaczęła być polem walki. Czy to dobro wspólne zawsze trzeba osiągać jakimś konsensusem ponadpartyjnym? To też nie jest taki walor demokracji. Jednak demokracja zakłada pewien konflikt polityczny i to jest dobre. Tylko ten konflikt polityczny powinien się toczyć o dobro wspólne, o dochodzenie najlepszej drogi. Celem tego powinno być, tak? Dochodzenie najlepszej drogi, realizacja dobra wspólnego, i wtedy różne opcje polityczne mogą mieć różne wizje tego. Natomiast jeżeli już nikomu nie chodzi o dobro wspólne, tylko chodzi o to, żeby zdemolować przeciwnika, no to już traci się ten walor i konflikt polityczny wcale nie służy realizacji najlepszej wizji, tylko służy czemuś zupełnie innemu. I teraz wchodząc w takie realia polskie, no ja mam wrażenie, że mówienie, to nie jest tak, że władza wybrana cokolwiek robi, ma to demokratyczną legitymację. Władza wybrana musi być uszanowana, natomiast władza wybrana musi szanować ramy systemowe, w jakich została wybrana. I częścią tych ram systemowych jest przestrzeganie konstytucji. Dalszą częścią tych ram systemowych jest uszanowanie takiego obszaru demokracji, jaką jest służba apolityczna, służba publiczna. I to się niestety, to z tym w Polsce zawsze był problem, zwłaszcza z apolityczną służbą publiczną, żeby nie mówić, że było świetnie, a potem się zrobiło nagle źle. Zawsze był problem, a recepta na ten problem się okazała jeszcze gorsza i doprowadziła do jeszcze gorszej choroby. Teraz już właściwie apolitycznej służby publicznej nie ma. I żeby podać jeden przykład, taki naszym słuchaczom trochę materializujący z mojego podwórka, znaczy w momencie, kiedy uznaje się jako wręcz na poziomie ustawy, że ambasadorowie nie reprezentują państwa, czyli wszystkich nas, Polaków i różnych przedstawicieli różnych środowisk, tylko muszą mieć jasną lojalność polityczną, no to jest totalne zaprzeczenie służby publicznej, służby zagranicznej i służby państwu. Nie ma już tego. Nawet reprezentacja za granicą jest reprezentacją partyjną, a nie publiczną i propaństwową. I to w moim przekonaniu jest zgubne. Natomiast nawiązując bardzo krótko do tych slajdów, to co w nich uderza, to jest stopniowa degradacja czegoś, co też w Polsce no, jakoś tam kulało przez wszystkie lata z wielu powodów. Degradację usług publicznych, poczynając od zdrowia, poprzez edukację, ale także komunikacja publiczna wykraczająca poza miasta, mówię o wykluczenie czy też włączenie komunikacyjne, i tych usług publicznych jest więcej. I rzeczywiście w Polsce usługi publiczne nigdy nie były, i teraz porównuję do Europy, a także nawet do naszego regionu, na szczególnie wysokim poziomie, i ta degradacja postępuje. To jest zarówno kwestia nakładów finansowych, i to było pokazane, ale także kwestia zdolności państwa do prowadzenia już nie tylko ponadpartyjnych czy długookresowych, ale skomplikowanych procesów. Dużo łatwiej jest zreformować banki i system finansowy niż zreformować system ochrony zdrowia. I okazuje się, że Polska no, nigdy nie miała takich kompetencji ani politycznych, ani urzędniczych, ani razem wziętych, żeby najbardziej skomplikowaną z możliwych reform, czyli taką reformę systemu ochrony zdrowia, żeby on działał w miarę satysfakcjonująco, przeprowadzić. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Z tego wprowadzenia pana redaktora, rzeczywiście miałem takie poczucie i zresztą mam takie poczucie, że państwo polskie przypomina trochę strażaka
w zależności gdzie się pali, to tam jedzie i próbuje gasić. I takim przykładem z ostatnich tygodni jest oczywiście zatruta Odra, prawda, kiedy doświadczyliśmy tego, jak nieskuteczne jest państwo w poszukiwaniu sprawców tej katastrofy ekologicznej i b, jak nieskuteczne jest w znalezieniu źródła owego zatrucia. To jest w moim przekonaniu jakby pokaz bezradności państwa w bardzo konkretnej sytuacji, na bardzo konkretnej płaszczyźnie. Wydaje się, że cztery elementy są kluczowe dla skutecznego państwa. Czy po pierwsze instytucje, po drugie profesjonalna kadra urzędnicza, po trzecie jasne, proste, przejrzyste procedury i po czwarte oczywiście myślenie w długiej perspektywie. No, odnosząc się do tego, co mówił pan prezes, nie mieliśmy do czynienia w historii III RP z takim zawłaszczaniem instytucji, prawda? Stąd bierze się szczególnie w dużej części społeczeństwa obywatelskiego jakby delegitymizacja tych instytucji, które absolutnie służą dzisiaj celom partyjnym. Druga rzecz to jest właśnie profesjonalna kadra zarządzająca. No, przykładem jest chociażby elektrownia Jaworzno i blok 910 nowoczesny zbudowany, który nieustannie staje właśnie dlatego, że zarządzają nimi niekompetentni po prostu ludzie. Trzecia rzecz, procedury, które są łamane, nieprzestrzegane, naginane, przegłosowywane po nocach, etc., etc. No to nie może sprawiać, że państwo będzie skuteczne. I ostatnia rzecz to jest właśnie myślenie w dłuższej perspektywie. I tutaj odnosząc się znowu do slajdów, pan redaktor przywoływał edukację, która w moim odczuciu po reformie gimnazjalnej zaczynała być naprawdę jednym z tych elementów usług publicznych w Polsce, która mogła odnieść sukces i to pokazywały chociażby wyniki PISA, prawda? Natomiast to, co działało dobrze, po prostu przewrócono do góry nogami i dzisiaj nasza edukacja jest absolutnie w moim odczuciu na opłakanym poziomie, to raz. Dwa, brakuje nauczycieli, ci, którzy są, myślą o tym, żeby odejść, ponieważ szkoła stała się przedmiotem ideologicznych zapędów. I trzy, w żaden sposób taki rodzaj szkoły, której głównym celem jest ideologia i budowanie nowego człowieka, on nie służy do wyposażania w kompetencje młodych ludzi, którzy mogliby być konkurencyjni, którzy mogliby być sprawczy w nadchodzącej przyszłości. Więc tu wydaje mi się być zasadniczy kłopot, jeżeli idzie o skuteczność naszego państwa, to znaczy jakby zawłaszczanie poprzez kolejne rządy, a tak się ostatnio dzieje, całych obszarów państwa, które mają służyć nie dobru wspólnemu, wspomnianemu, ale konkretnej polityce albo wręcz nawet partii. I w tym sensie nie ma szans na to, żeby zbudować silne i skuteczne państwo. Natomiast nie zawsze tak było. Ja przypomnę, że przecież konsensus co do strategicznych naszych celów był utrzymywany. To jest nasze wstąpienie do NATO, to jest nasze przystąpienie do Unii Europejskiej i dzisiaj, gdyby pan redaktor zaproponował, abym wskazał taki obszar, to wydaje mi się, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego powinna być wyjęta spoza tej właśnie walki politycznej, która w moim odczuciu w naszym kraju przybiera zbyt ostry charakter. Bezpieczeństwo energetyczne, które wpływa nie tylko na bezpieczeństwo egzystencjalne poszczególnych rodzin, gospodarstw domowych, ale także wyznaczy kierunek rozwoju gospodarczego naszego kraju. I dlatego wydaje mi się, że byłoby dobrze, aby właśnie ten obszar, bardzo wrażliwy, bardzo szczególny, był wyjęty z tej bieżącej walki politycznej. Czy to jest możliwe? Może państwo i pan redaktor uzna, że jestem naiwny, ale cały czas wierzę, że to jest możliwe i do tego wydaje mi się
jakby przymusza nas rzeczywistość, ponieważ tania stacja paliw Rosja skończyła się definitywnie. To znaczy nie ma już taniej energii, możemy tylko i wyłącznie przerzucić się, czy też przestawić stery na inny rodzaj energii, czystej, taniej, w dużym stopniu także z odnawialnych źródeł energii, ale także z atomu, który mam nadzieję, że będzie kontynuowany ten program także przez kolejne rządy w naszym kraju. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie teraz troszeczkę pozostać przy tym wątku ponadpartyjnego konsensusu. W plotę to też pytanie, które pojawia się na Facebooku, które odnosi się do tego, czy przyczyną kryzysu państwa nie jest przede wszystkim tendencja do wywracania całych systemowych rozwiązań po wyborach. Nie chciałbym, żeby tu państwo może do końca odpowiadali wprost, ale chciałbym troszeczkę to inaczej przeformułować. To znaczy, na ile widzą państwo szansę na to, żeby na przykład w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zbudować taki ponadpartyjny konsensus? Jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić i jakich obszarów powinien on dotyczyć? Pani dyrektor, proszę bardzo, jeśli można prosić o odpowiedź. To ja może zacznę trochę pozytywną nutą. Warto sobie zdawać sprawę, że pomimo głębokiego konfliktu politycznego w Polsce są jednak obszary względnego konsensusu. I to są obszary na przykład dotyczące stosunku do Rosji, wcale nie są przedmiotem konsensusu w innych krajach europejskich, więc nie jest to rzecz taka pewna. Widzę tu reakcję pana Makowskiego. Ja nie mówię o całościowej polityce wobec Rosji, mówię o tym, o polityce, jaka ma miejsce w dużych klockach po tej pełnoskalowej inwazji, tak to oceniam. Także nasza polityka poparcia wobec Ukrainy, polityka w dużych klockach znowu wobec kwestii uchodźców wojennych z Ukrainy, polityka wsparcia militarnego i no, w totalnej negacji jakiejś negocjacji z Rosją i poszukiwaniu kompromisów na tym etapie. No więc jest to polityka sankcji wobec Rosji i odcięcia się od rosyjskich surowców energetycznych. Zwłaszcza ta polityka, jeśli chodzi o surowce energetyczne w pewnych obszarach, bo lubimy mówić na arenie międzynarodowej we wszystkich pewnych, czyli w obszarze gazu, z grubsza jest efektem kontynuacji pracy iluś tam rządów, bo bez pracy iluś tam rządów nie byłoby terminalu LNG, nie byłoby gazociągu nowego Baltic Pipe i nie byłoby jednak utrzymania zasadniczej infrastruktury w rękach polskich, takich jak gazoportu, naftoportu. Tak więc są takie obszary i rzeczywiście widać, że jak są takie obszary, to to owocuje. Natomiast ja bym miała nadzieję, że tam, gdzie ten konsensus jest, to on zostanie utrzymany. Gwarancji nie ma, ale nadzieja jest. To też wynika z bardzo takiego głębokiego zakorzenienia w społeczeństwie polskim takich preferencji. Natomiast rzeczywiście ten obszar konsensusu się bardzo zawęził. Obszarem konsensusu jeszcze niedawno było członkostwo w Unii Europejskiej, już nie jest. W każdym razie na poziomie politycznym, dlatego że na poziomie społecznym, to jest ten paradoks, jest bardzo wysokie poparcie, a mimo tego jest konstruowany wokół tego jakiś konflikt polityczny. To jest ten rzadki wypadek, gdzie konflikt polityczny ostry jest jakby poza społeczeństwem, które akurat w tym obszarze wcale nie do końca jest skonfliktowane, ale już konflikt, jeśli chodzi o naszą obecność w NATO, nie ma i tu jest znowu obszar konsensusu. Natomiast ja bym się w najważniejszej sprawie, jaką jest sprawa reguł systemowych, wydawało się, że mamy w Polsce konsensus polityczny, ten konsensus się, no wręcz powiedziałabym, zawalił i ja nie widzę prostych rozwiązań dzisiaj, które spowodują, że znowu będzie zgoda polityczna co do reguł systemowych,
bo to nawet prawne dochodzenie do tego jest niezwykle trudne. Jeżeli dochodzić prawnie do sytuacji jakiegoś konsensusu, tak żeby to było z zachowaniem zasad demokracji, ja uważam, że tak się powinno dziać, to prawie, że nie ma takich ścieżek. Jedyne rozwiązanie na dzisiaj to jest nowa konstytucja, ale takiej większości politycznej ja sobie po prostu, no nie widać jej w sondażach po prostu. Jak jej nie widać w sondażach, to trudno sobie wyobrazić, żeby się zdarzyło. A tak dopytam pani dyrektor, nie odpuszczę. To znaczy, czy wierzy pani w zbudowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy takiego ponadpartyjnego konsensusu? Może nie we wszystkich tych obszarach, o których pani wspomina, ale chociażby w kilku. I jaka droga do tego miałaby prowadzić, jeżeli już? To ja jeszcze raz powtórzę. Uważam, że jest obszar, gdzie jest ten konsensus zarysowałam i on będzie trwał. Jest duża szansa, że będzie trwał. Nie trzeba go budować, trzeba go chronić. I ja widzę dużą szansę, że on będzie chroniony, uda się go ochronić. Tu szczególną troską otoczyłabym kwestię uchodźców z Ukrainy, bo tu widzę przestrzeń na ewentualne podważenie tego konsensusu, a potrzebujemy go. Natomiast w obszarach bardzo ważnych, jakim jest konsensus co do systemu, co do tych ram, w jakich funkcjonujemy, czyli co do zasad, według których możemy się nie zgadzać, bo to jest tak naprawdę najważniejszy fundament wszelkiej stabilności systemowej. Uważam, że ten konsensus został bardzo poważnie podważony. Jedynym sposobem zmiany jest zmiana konstytucji. Nie widzę na dzisiaj przestrzeni w opinii publicznej i sondażach, żeby była możliwość zmiany konstytucji. Czy to odpowiada na pytanie? No muszę przyznać, że nie czuję się do końca usatysfakcjonowany. Stawiając kropkę nad i w obszarze systemowym uważam, że konflikt będzie trwał. Okay, nawet się pogłębił. Panie prezesie, a jak pan to postrzega? Czy da się w ciągu 12 miesięcy najbliższych zbudować konsensus, na ile jest taka w ogóle szansa i jak do tego dojść? To znaczy, czy tutaj trzeba bardziej inicjatywy politycznej, czy może, nie wiem, oddolnej, społecznej? Może think tanki wypracują nam taki konsensus, a potem politycy go tylko przyjmą? Powiem tak, a czy nawet te elementy, czy te obszary wskazane przez panią dyrektor, paradoksalnie one są wymuszone czynnikami zewnętrznymi. Tak? To znaczy wróg u bram, dlatego zbieramy szeregi i w pewnym sensie to rzeczywistość zmusza nas do tego, abyśmy odłożyli te polityczne, wewnętrzne boje. No, niewątpliwie, że tak powiem, niechęć do, mówiąc łagodnie, Putina i Rosji jest dużo większa niż niechęć między nami, prawda? Satysfakcja, że Ukraina no, broni się, a wręcz można mówić, że przechodzi do kontrataku, dlatego wspieramy ją z całych sił i robimy wszystko, żeby tę wojnę wygrała, bo tylko porażka Putina sprawi, że przestanie on być problemem w najbliższych latach, a przede wszystkim Rosja przestanie być problemem i tak dalej, prawda? Więc czynniki zewnętrzne jakby wymuszają, czy też wpływają na to, że tworzą się te pola dla współpracy. Natomiast tam, kiedy my sami, że tak powiem, z siebie mamy wypracować pewne pola współpracy, czy też elementy polityki długofalowej, wtedy jest dużo, dużo trudniej. I nawiążę do tego, o czym mówiłem, może powiem tylko trochę dokładnie. Znaczy, uważam, że dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne jest tym obszarem, w którym naprawdę jesteśmy w stanie zbudować kompromis, jesteśmy w stanie zbudować konsensus, jesteśmy w stanie wypracować swoistą mapę drogową dla nowego porządku energetycznego w Polsce i to niezależnie od różnic politycznych. Więc gdybym miał stawiać i gdybym uległ pokusie, a jak wiadomo przezwyciężyć pokusę to jej ulec, czyli zachęcić think tanki do tego, żeby wypracowały taki obszar, to ewidentnie bezpieczeństwo energetyczne wydaje się być czymś naturalnym, pożądanym także przez społeczeństwo. Tak? To znaczy my chcemy czystej, bezpiecznej i taniej energii.
ponieważ dzisiaj zachowujemy się trochę tak, jakby ta zima, która nadciąga i puka do naszych drzwi, była ostatnią zimą w historii świata. Natomiast tak naprawdę jest to pierwsza zima w przeciągu najbliższych lat, która będzie walką o przetrwanie. Będzie walką o przetrwanie i dlatego właśnie zachęcam do uczynienia bezpieczeństwa energetycznego tym polem twórczej, kreatywnej współpracy. I drugi element, o który pan redaktor pyta, czy da się przezwyciężyć konflikt polityczny i ewentualnie jak go przezwyciężyć? Otóż wydaje się, że powinniśmy zacząć oddolnie, znaczy od samorządów, a czy być może znowu to jest moje doświadczenie, ale w samorządach nie ma tej atmosfery tak mocno gorącej, napiętej politycznej, jaka jest na wiejskiej. Tutaj także mimo różnic politycznych jednak udaje się budować konsensus i znowu podam bardzo konkretny przykład, a mianowicie protest samorządów, także radnych Prawa i Sprawiedliwości przeciwko zawłaszczaniu lotniska w Pyrzowicach przez Centralny Port Komunikacyjny. Tak? To znaczy region uznaje, niezależnie od różnic politycznych, że to jest zła decyzja, że to jest w pewnym sensie kradzież bardzo ważnego regionalnego lotniska w Pyrzowicach, Katowicach, którego chce dokonać Centralny Port Komunikacyjny, który akurat przez nasz region, region śląski, to traktowany jest jako swoisty biały słoń, którego chce sobie wystawić minister Horała. Tak więc budowanie tego konsensusu uważam, że jest możliwe i dużo łatwiej go zbudować, zaczynając od porozumienia oddolnego, samorządowego, ponieważ tam ten spór polityczny jest dużo mniejszy, a także dlatego, że tutaj po prostu ludzie się znają, wyborcy nas znają i nie akceptują tej walki politycznej, która jest obecna w Warszawie. Natomiast chcą i domagają się bardzo konkretnych rozwiązań właśnie pomimo różnic politycznych, tak jak to ma miejsce w przypadku obrony lotniska w Pyrzowicach, dodajmy lotniska regionalnego, które no jest jednym z kluczowych tutaj lotnisk w naszym regionie, nie tylko w Polsce. Muszę przyznać, że mnie osobiście podoba się taka idea, jeżeli dobrze ją interpretuję, pana prezesa, żeby zacząć może nie tyle od budowania od razu szerokiego konsensusu, co od znalezienia jednego obszaru, na którym można by pewne procedury, pewne formuły przetestować i być może potem udałoby się je jakby przenieść także na inne obszary. Także bardzo dziękuję za tą podpowiedź. Panie doktorze, jak pan to, panie ministrze, jak pan to postrzega budowę konsensusu w Polsce? No, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że pani profesor Pełczyńska tutaj wspomniała dobro wspólne, bo moim zdaniem to jest kluczowa rzecz dla budowania wspólnoty całego społeczeństwa, które potrzebuje państwa. A w każdym razie dobro wspólne nie jest przeżytkiem katolickim. To trzeba sobie jasno powiedzieć, to już nobliści parę lat temu z dziedziny ekonomii podkreślali znaczenie dobra wspólnego. Natomiast no, powstaje takie wrażenie, że wszyscy w tej sprawie chcą dobrze, a jedyna na przeszkoda to jest ta zła władza państwowa. No, mnie się wydaje, że nie powinniśmy w ten sposób patrzeć na państwo, że no, częścią postaw obywatelskich są postawy propaństwowe. I mnie się wydaje, że ten konsensus powinien dotyczyć przede wszystkim spraw zagranicznych, no bo od tego zależy bezpieczeństwo. A tutaj tym naturalnym naszym środowiskiem jest Unia Europejska i mnie się wydaje, że są takie dwa warunki, żeby w tej sprawie udało się dojść do jakiegoś porozumienia w kraju. Otóż po pierwsze to jest zgoda na to, że nie ma jednego obowiązującego wzoru rozwoju, lecz że każdy kraj może iść własną drogą. Jednym słowem trzeba zrozumieć, że to nie Fukuyama miał rację, lecz Huntington miał rację.
i że różne kraje mają prawo do własnej drogi rozwoju, do własnej tożsamości, że nie dążymy za wszelką cenę do unifikacji na szczeblu globalnym. Druga sprawa to jest właściwe rozumienie kompromisu. Otóż ja mam wrażenie, że dzisiaj w Unii Europejskiej kompromis polega na tym, że mniejsze i słabsze kraje mają ustępować większym i podporządkować się ich interesom. Tymczasem, czyli że słabi mają ustępować i ponosić straty na rzecz silniejszych. Otóż prawdziwy kompromis to jest zupełnie co innego i tego urzędnicy nie rozumieją. Prawdziwy kompromis polega na tym, że każda ze stron odnosi korzyści z ugody i chętnie zawiera porozumienie. Otóż moim zdaniem dla tych dwóch warunków nie ma zrozumienia w Brukseli i to, no, można powiedzieć, rozbija pewną jedność naszego społeczeństwa w sprawach zewnętrznych, co mnie bardzo boli, bo jednak sprawy rosyjskie są ważne, ale nie są jedyną kwestią, która przed nami stoi. A to ja jeszcze dopytam, a jak z tym kompromisem, czy z takim konsensusem wewnętrznym? To znaczy, jak tutaj widziałby pan minister drogę do osiągnięcia takiego konsensusu, o ile widzi pan potrzebę zbudowania? Widzę potrzebę i moim zdaniem jest to możliwe. Tutaj pan prowadzący na początku mnie przedstawił jako współorganizatora grupy Konsens. Otóż tam się zebrało grono ludzi, którzy niezależnie od swoich politycznych identyfikacji są gotowi zabiegać o pewne interesy ogólne. I powiem otwarcie, jeżeli 3 lata temu doszło do takiej sytuacji, że napisałem artykuł, który był odpowiedzią na atak Władimira Putina na Polskę wspólnie z Krzysztofem Janikiem, no to jest dowód na to, że ten konsensus jest możliwy. Oczywiście koledzy Krzysztofa Janika się szalenie dziwili, że on napisał artykuł ze mną, a moi koledzy się też bardzo dziwili, że ja napisałem artykuł z Krzysztofem Janikiem. Ale to pokazuje, że czasami taka współpraca jest możliwa, czy możliwe jest przygotowanie dużego projektu gospodarczego, na przykład mniej wspólnie z Witoldem Radwańskim. Więc to pokazuje, że jeżeli jest dobra wola, jeżeli właśnie ludzie mają propaństwowe podejście, a nie partykularne, partyjne, no to że coś się może udać. Także ja tu jestem optymistą. Wszystko zależy od tych postaw indywidualnych, o które trzeba dbać, które no, trzeba wychowywać, dawać przykład. Kolejny punkt, który bardzo mi się podoba, to znaczy, tak, zaraz oddam głos, natomiast wydaje mi się, że to też jest rzeczywiście bardzo ciekawy element takiego przełamywania tych murów, które różnego rodzaju, które żeśmy w naszym kraju postawili, że być może warto zacząć od przełamywania ich nie od razu na zasadzie w całości, ale powyciągania z nich na początek kilku cegieł i potem być może będzie łatwiej je obalać. Proszę bardzo, bo rozumiem, że to głos troszeczkę ad vocem albo w uzupełnieniu. Głos, jeśli można, trochę polemiczny, bo rozumiem, że debata też temu służy. I ja bym chciała w dwóch kwestiach. Po pierwsze, konsensusu zielonego. Otóż ja mam przekonanie przy całej zgodzie co do celu, że energia musi być nieoparta na rosyjskich surowcach, coraz mniej, zdecydowanie coraz mniej emisyjna i coraz bardziej suwerenna, żeby też ten element pociągania przez innych za sznurki energetyczne był jednak zminimalizowany, to o ile punkt docelowy jest dosyć oczywisty, to droga dojścia jest pełna różnych wariantów i prawdę powiedziawszy, ja nawet sobie nie wyobrażam, żeby think tanki doszły do porozumienia, bo rozmawiam z różnymi i są bardzo różne wyobrażenia co do miksu energetycznego od między innymi bardzo ognistego think tankowego, także sporu, czy powinien być atom, czy absolutnie go być nie powinno i czy wyłącznie OZE i w jakim też w jakiej perspektywie, jakie OZE, czy gaz jako przejściowy surowiec, czy nie. A do tego dochodzą inne, bardzo istotne konflikty, które powinny mieć miejsce i tutaj budowanie po prostu jakiejś
fikcyjnej jedności, nie wyobrażam sobie, żeby było przestrzenią realną, chociażby kwestia, kto korzysta na tej transformacji energetycznej, na ile ona ma wyrównywać różnice, a na ile jednak beneficjentami mają być duże spółki Skarbu Państwa, czy ma być rozproszona właśnie, czy nie. Czy jaka ma być struktura własności, bo dzisiaj mamy do czynienia z połączeniem Orlenu z PGNiG, czyli w momencie największego kryzysu dochodzi do ogromnej zmiany własnościowej, która zawsze generuje chaos i pytanie, czy to jest w ogóle dobre, tak? I ja nie sądzę, żeby tu się dało zbudować konsensus, także na przykład wokół kwestii połączenia Lotosu z Orlenem, gdzie w efekcie tego połączenia MOL i Arabia Saudyjska uzyskały dojście do naszej dosyć istotnej energetycznej infrastruktury. Ja tu schodzę na ten poziom szczegółów po to tylko, żeby zamarkować, jak skomplikowane to są wybory, jak daleko idące, sprzeczne różne warianty i wyobrażenie, że tu można wypracować jeden konsensus, wszyscy się zgodzą, tak jak się dzisiaj zgadzają, że trzeba wspierać Ukrainę, jest pewnego rodzaju fantasmagorią. Nie chodzi o to, żeby marzyć o fantasmagoriach, tylko chodzi o to, że jeżeli już jakieś decyzje zostaną przez jakiś rząd podjęte, na przykład tak jak była decyzja o stworzeniu gimnazjów i te gimnazja się zakorzeniły, to potem nie przychodzi kolejny rząd i tego nie odwraca. I jeżeli zostanie podjęta decyzja na przykład o budowie elektrowni atomowej i ona zostanie w nią zainwestowane na tyle dużo, to kolejny rząd nie powinien tego odwracać i raczej widziałabym tu pewną kontynuację w imię dobra wspólnego niż zgodę wszystkich ze wszystkimi, bo nawet na poziomie think tanków to nie jest możliwe. I jedna uwaga o Unii Europejskiej, bo troszeczkę ta wizja Unii została przedstawiona jako taka wizja mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli chcemy Unii, w której państwa narodowe mają dużo do powiedzenia, w tym Polska. I nikt nas tu nie będzie z nikim unifikował, my mamy swoją odrębną ścieżkę i państwo narodowe musi móc więcej, ale jeżeli wskutek takiego działania duże państwa narodowe mogą więcej i zaczynają egzekwować swoje interesy, to my się oburzamy i mówimy, ale jak to tak? Przecież nie powinny duże państwa narodowe egzekwować swoich interesów. Tu jest bardzo jasny wybór. Albo stawiamy na instytucje unijne, ponadpaństwowe, wzmacniamy je i te mechanizmy ponadpaństwowe, ale to znaczy też cedujemy pewną suwerenność i wtedy osłabiamy wpływ także silnych państw europejskich, albo mówimy, jednak ten wymiar państwowy ma duże znaczenie, ale wtedy liczymy się, że silne państwa europejskie będą także robić z niego pożytek i będą robić pożytek w zgodzie ze swoim potencjałem, który jest większy od Polski. Więc podejście państwa narodowe muszą móc więcej, ale to Polska, ale już nie inne państwa narodowe, a zwłaszcza nie Niemcy i nie Francja, jest znowu podejściem, jak powiedziałam, zjeść ciastko, mieć ciastko, nie da się tak zrobić. Oj, chciałoby się podciągnąć troszeczkę te tematy, ale patrzę na zegar i nie ukrywam, będzie jeszcze okazja, żeby się odnieść też do tych kwestii. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj dodać dodatkowy wymiar, dodatkową perspektywę, bo niestety czas jest nieubłagany. Chciałbym jednak też dołączyć do naszej dyskusji, czy włączyć do naszej dyskusji kwestię obywateli, to znaczy tej równowagi pomiędzy państwem a obywatelami. Tutaj ten powrót państwa, on w wielu przypadkach oznacza zwiększenie inwigilacji, kontroli, nadzoru różnego rodzaju form. I nie jest to tylko taka moja percepcja, ale różnego rodzaju badania potwierdzają taką ogólną tendencję, ogólnoświatową tendencję do narastania autorytaryzmu, czy powracania tych trendów autorytarnych. Chociażby według Freedom House 75% ludności świata żyje dzisiaj w krajach, gdzie następuje erozja mechanizmów demokratycznych. Z kolei według takiego szacownego raportu Democracy Report z 2022 roku, po tym jak początek lat 90. przyniósł globalnie falę demokratycznych zmian, ostatnie lata to szybki regres tych procesów i jak stwierdzają autorzy tego raportu, w zasadzie wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do stanu z końca lat 80., co dla nas w Polsce jest ważne. Jednym z krajów, gdzie zdaniem tego raportu procesy narastania czy erozji demokracji postępują najszybciej, jest także Polska. Chciałbym w tym kontekście zapytać już, tak jak mówię, jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, ale jak Państwo widzą tutaj
możliwość zbudowania właściwej równowagi pomiędzy tym sprawnym, silnym państwem, a rolą obywateli w różnej formie, czy to jako chociażby społeczeństwa obywatelskiego, czy tutaj no, nie możemy też pomijać biznesu, tak? Bo biznes też jest tym dodatkowym elementem całej układanki. Widzieliśmy też chociażby na przykładzie tego, co działo się w lutym i w marcu tego roku, jak istotną rolę mogą odgrywać obywatele i biznes w zapewnianiu tej sprawczości państwa. Odwołuję się tutaj oczywiście do przykładu tego, jak udało nam się sprawnie zorganizować jakby i zagospodarować, może to nieładne słowo, przybywających do nas uchodźców. Czy w tym kontekście mają Państwo jakąś wizję, jak tą równowagę zbudować i czy w ramach tej wizji mieści się pojęcie nowej umowy społecznej, która definiowałaby na swój sposób te relacje pomiędzy obywatelami a państwem, zakreślała granice chociażby tych kwestii związanych ze zwiększoną inwigilacją, kontrolą, nadzorem czy mechanizmów wykorzystywanych przez państwo. Wiem, że rzucam dość szeroki temat, ale niestety tutaj jakby trochę czas nas w tym zakresie ogranicza. Prośba o takie Państwa przemyślenia i główne jakby to wnioski, które tutaj Państwo by widzieli w kontekście naszej debaty. Panie Jarosławie, może tym razem zaczniemy od Pana. No, rzeczywiście to jest obszar, który domaga się znowu regulacji, ale powiem tak, znaczy mamy do czynienia z dwoma ruchami, które wzajemnie, że tak powiem, się wykluczają, bo z jednej strony te wszystkie kryzysy, o których mówiliśmy, ale zaczęło się od ataku terrorystycznego, one sprawiają, że sami obywatele oddają część swojej wolności na rzecz państwa. Tak? Znaczy w sytuacji strachu, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, to sami ludzie mówią tak, okej, jesteśmy w stanie ograniczyć swoje prawa obywatelskie, swoje wolności na rzecz państwa, jeżeli to państwo zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to państwo, które zaczyna mówić, iż będzie gwarantować nam bezpieczeństwo, tak naprawdę zaczyna nas inwigilować, zaczyna nas podsłuchiwać, zaczyna nas podglądać i tu jest, wydaje mi się, pokusa ze strony państwa, żeby wykorzystać te sytuacje kryzysowe do tego, żeby o swoich obywateli właśnie podglądać. No, my w Polsce mamy kwestię związaną z Pegasusem, który dokładnie pokazuje, jak niebezpieczne to jest, kiedy to państwo staje się de facto tym, który wykorzystując swoją moc, swoje narzędzia i status silniejszego i mocniejszego wobec ludzi, wykorzystuje to, aby grać przeciwko obywatelom. Znaczy, wydaje się, że nie ma innej możliwości jak po pierwsze regulacje, które by ograniczyły i wydaje mi się, że tutaj w Polsce jesteśmy na najlepszej drodze, aby na przykładzie Pegasusa wypracować takie mechanizmy, które założą kaganiec służbom i państwu, które wykorzystuje swój potencjał do tego, żeby śledzić obywateli, a z drugiej strony to, co pewnie jest bliskie twórcom Kongresu Obywatelskiego, mianowicie wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego właśnie poprzez edukację, wzmacnianie poprzez organizacje pozarządowe, wzmacnianie poprzez dobrą edukację. To są te elementy, które jakby służą i są takim antidotum na te zapędy państwa, które właśnie chce inwigilować, które chce podglądać i które chce jak najwięcej wiedzieć o swoich obywatelach. A więc wybór między bezpieczeństwem a wolnością jest wyborem, umówmy się, niełatwym. Natomiast cały czas szukamy tego balansu między zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, a jednak nie sprzedaniem w imię tego poczucia bezpieczeństwa swoich praw obywatelskich.
A czy takie, jeszcze dopytam, czy takie pojęcie jak nowa umowa społeczna to jest panu bliskie, czy widzi pan potrzebę jakby, no tak, jakiś, tu też oczywiście kwestia formuły, jak to miałoby wyglądać, ale takiego na nowo zdefiniowania tych stosunków pomiędzy obywatelami, biznesem, a państwem rozumianym jako te struktury administracyjne, rząd i tak dalej. Oczywiście zgadzam się z tym, że powinniśmy w zasadzie nieustannie definiować. To znaczy, jeżeli przyjmujemy za fakt, że żyjemy w rzeczywistości, która jest niepewna i ryzykowna, więc ten rodzaj umowy społecznej, on powinien być w zasadzie cały czas aktualizowany, poniekąd tak jak aktualizowany jest system operacyjny w naszych smartfonach, prawda? Ale to zakłada z jednej strony dobrą wolę państwa, a z drugiej strony kompetentne, odpowiedzialne i świadome swoich spraw społeczeństwo obywatelskie. I to wydaje mi się być w jakim stopniu receptą na tą rzeczywistość, która no, że tak powiem, nieustannie nas zaskakuje, prawda? Znaczy, gdyby mnie pan zapytał 4 lata temu, czy dojdzie do ataku Rosji na Ukrainę, to raczej byśmy powątpiewali, prawda? I tak można mówić z każdym kryzysem. No, ja doskonale sobie przypominam, że prezydenta Busha pytano na kilka miesięcy przed kryzysem, czy gospodarka amerykańska jest w porządku. On mówi, jak najbardziej, wszystko jest pod kontrolą, po czym upada Lehman Brothers, wywracając cały porządek gospodarczy nie tylko w Stanach do góry nogami. Jak wiemy, kiedy w Stanach mają katar, to my w Europie mamy zapalenie płuc. Więc kryzysy do nas przychodzą z zewnątrz i to, co jest kluczowe w ramach tej nowej umowy społecznej, to jest taki rodzaj antycypowania ich i budowania tej odporności, którą w Polsce jeszcze nie udało nam się wypracować, bo wciąż obowiązuje ta zasada, jak wspomniałem wcześniej, strażaka, czyli reagowania post factum na kryzys, który nas dotyka. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Oczywiście dobrze, żeby politycy mieli zdolności proroków i przewidywali to, co będzie. To oczywiście zależy od ich głębokiej wiedzy, od tego, czy umieją korzystać z ekspertów, ale politycy sami nic nie zrobią. Oni mogą działać wtedy, jeżeli jest odzew obywateli, jeżeli obywatele mają motywację do działania na rzecz dobra wspólnego. I teraz, jak tutaj była mowa o roli biznesu i samorządów, otóż przecież to nie jest żadna abstrakcja, to są konkretni ludzie i oni albo mają podejście prospołeczne, propaństwowe, albo go nie mają. Ja chciałbym tutaj przytoczyć konkretne przykłady z ostatnich lat. Jak wiadomo, podczas COVID-u brakowało łóżek szpitalnych. Otóż rząd się wtedy zwrócił do firm, by pomogły budować szpitale polowe. Na ten apel odpowiedziało tylko kilka spółek Skarbu Państwa o profilu przemysłowym. Chociaż dużych firm w Polsce, które mają elektryków, hydraulików i murarzy, jest kilkaset. Otóż warto się zastanowić, dlaczego tak mało firm zechciało pomóc w tej trudnej sytuacji. Skoro mamy tak wiele zakładów chemicznych, pewnie kilkadziesiąt, tak mówię o większych, dlaczego tylko jeden zakład zatrzymał produkcję dotychczasową i zaczął produkcję płynów odkażających na wielką skalę w ciągu 24 godzin? Jak to świadczy o postawie biznesu? Otóż no, kolejny przykład dotyczy prezydenta miasta, w którym miał powstać i powstał szpital tymczasowy. Otóż on zatrzymał budowę tego szpitala, dopóki nie otrzyma na piśmie decyzji, iż to on będzie obsadzał stanowisko dyrektora w tym szpitalu. Szpital jeszcze nie był zbudowany, a on już wiedział, kto ma być jego dyrektorem. Otóż no jak można oceniać zachowanie takiego prezydenta miasta w czasie pandemii? Więc my mamy moim zdaniem problem z postawami indywidualnych ludzi, którzy jedni są w przemyśle, inni są w samorządach, jeszcze inni są w innych organizacjach społecznych czy politycznych. Żadne nakazy tego nie zmienią. Tu jest po prostu potrzebne kształcenie czy edukowanie postaw prospołecznych, propaństwowych. Ja uważam, że no, między innymi temu ma służyć wprowadzenie przedmiotu
historia i teraźniejszość. Abstrahuję teraz od programu czy od podręcznika tego przedmiotu. Otóż uczenie postaw propaństwowych jest dzisiaj bardzo trudne. Jest trudne dlatego, że dominuje ideologia liberalna. A co to jest ideologia liberalna? To jest ideologia, która promuje indywidualizm. I teraz jeżeli uczymy młodzież tylko realizacji prywatnych celów, jeżeli młody człowiek się nigdy nie nauczył działać w grupie, we wspólnotach takich jak harcerstwo, grupa szkolna, klub sportowy, parafia czy jakakolwiek inna, to pozostanie zajęty wyłącznie swoją wolnością, własnymi interesami i będzie się koncentrował na roszczeniach. Otóż takich ludzi, których wychowuje się w duchu indywidualizmu, jest ciężko namówić do działań prospołecznych, nawet w sytuacji katastrofy, bo oni w takiej sytuacji po prostu chcą uciekać od problemów ogólnych, a nie ratować siebie i innych. Oni mają roszczenia wobec państwa, ale własnej, że tak powiem, chęci pomocy nie wykazują. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor. To ja zacznę od dużego obrazka i będę go redukować. Rzeczywiście mamy nie tylko wzrost autorytaryzmów, czy ilości autorytaryzmów, ale też jakościową zmianę. No w Chinach można powiedzieć, że już powstało coś na kształt cybertotalitaryzmu. To są kompletnie nowe rozwiązania, gdzie technologie są wykorzystywane do tego, żeby kontrolować wszystko i wiedzę z tej kontroli następnie przekładać na wpływ na wszystkie aspekty życia. Tam ludzie dostają punkty za to, z kim się spotykają, jakie komercyjne podejmują decyzje. W efekcie te punkty pozwalają im lepiej komercyjnie, życiowo i wszelako zaistnieć. To tylko sygnalizuje, że to nie jest tylko zmiana ilościowa, ale jakościowa. I co to oznacza już na poziomie polskim? Otóż technologie rzeczywiście są ogromnym zagrożeniem dla wolności osobistych. Walkę z tym można częściowo prowadzić na poziomie państwa, ale akurat przy takim państwie jak polskie państwo, które nie posiada ani Twittera, ani Facebooka, ani Google'a, ani nie jest nawet partnerem dla wielkich korporacji ze względu na swoją wielkość i potencjał. Jedyny sposób, żeby efektywnie działać i ograniczać wpływ korporacji, technologii, pozyskiwania naszych danych poprzez nasze uczestnictwo w cyberprzestrzeni i zabezpieczania naszych danych, żeby one nie zostały wykorzystane potem przeciwko nam, zarówno w manipulowaniu naszymi wyborami komercyjnymi, jak naszymi wyborami politycznymi, to tu są potrzebne regulacje ponadpaństwowe i one są. Unia tutaj dużo jeszcze trzeba zrobić i wiele można zarzucać, ale i tak jest w awangardzie wobec właściwie wszystkich, nawet Stanów Zjednoczonych. Co do Polski i postaw obywatelskich, to najważniejszą rzeczą jest zaufanie. My w Polsce mamy gigantyczną lukę zaufania między obywatelami a państwem, która to luka się pogłębiła i jak trochę słyszę pana ministra, to mam wrażenie, że jest też luka między zaufania państwa do obywateli, co już jest zaskakujące, bo jeszcze pierwsze rozumiem, a drugie, no jest rodzajem, znaczy państwo powinno brać obywateli jakimi są, a nie uważać, że są jacyś nie tacy i powinni się odkształcić. No niemniej ta luka jest, jest też ogromna luka zaufania pomiędzy samymi ludźmi. W Polsce to jest dużo większe, badania na to wskazują od lat, zresztą nie od wczoraj, niż w większości innych krajów Unii Europejskiej. Mamy brak zaufania do siebie nawzajem. I to jest bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o działania zbiorowe. Niemniej, jak to zmieniać? No jednym, bo to jest cały odrębny temat, na pewno nie metodą kładzenia światłych prawd na jakichś lekcjach, tylko metodą wspólnego działania, ale działania, w których jest połączona podmiotowość działającego z celem, który jest dla dobra wspólnego, bo czasem to można pomylić i zapędzić ludzi do stadnego działania, a to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby zachować podmiotowość, a równocześnie podejmować działania dla dobra wspólnego i żeby szkoła w praktyce
tego nie tyle uczyła, co to praktykowała od samego początku, a nie po prostu w teorii wykładała, bo takie rzeczy w teorii nijak nie wchodzą do głowy. Zaś na poziomie systemowym tylko zasygnalizuje. Na pewno kontrola nad służbami specjalnymi w dużo bardziej transparentny i inny sposób niż to dzieje się dzisiaj w Polsce. To byłaby recepta na Pegasusa i dalsze tego typu kwestie. To jest na pewno kwestia komunikacji publicznej, czyli media publiczne jako wyraz misji komunikacji publicznej, a nie upartyjniania, bo to powoduje, że nie wiadomo, gdzie my mamy własną dezinformację wewnątrz Polską, a gdzie mamy dezinformację zewnętrzną jako część agresji hybrydowej zewnętrznej, a to znowu kompletnie demoluje zaufanie wewnętrzne i powoduje, że ta współpraca między obywatelami a państwem jest trudna. I na sam koniec, demokracja rzeczywiście jest systemem na trudne czasy skomplikowanym, bo trudne czasy wymagają szybkich decyzji. Dlatego Rosja, Chiny mówią, my jesteśmy lepsi, bo my szybko decydujemy, jeden człowiek na górze zdecydował, koniec. A w demokracji to są instytucje, to są procesy, to są procedury, czas czasem działa przeciwko nam i to musimy zrozumieć, że to jest trudne i czasem niestety trzeba będzie te procedury i różne rzeczy skrócić, bo jak wybucha wojna, to nie ma czasu przez ileś miesięcy negocjować, procedurować. I to jest problem, jakoś tam słabość pięta achillesowa demokracji. Niemniej tam, gdzie nie ma nagłości, nie ma takiej nagłej sytuacji, to wszelkie mechanizmy takie jak panele obywatelskie, narodowe panele, lokalne panele obywatelskie, wszystkie te miejsca, gdzie można negocjować, wyrozmawiać rozwiązania, a potem to oczywiście musi być poważnie traktowane przez decydentów, są dobrym takim update'em demokracji. W tym kierunku powinno się iść, wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana nagła decyzja. A co do umowy społecznej, nie wierzę, nie wiem, o co chodzi, potrzebna jest nowa konstytucja. Może to być i umowa społeczna, musi być prawnie zagwarantowana. Bardzo dziękuję. W zasadzie dotarliśmy do końca naszego czasu, a nawet lekko go przekroczyliśmy. Chciałbym jeszcze zostawić taką małą przestrzeń, jeżeli ktoś chciałby coś jeszcze krótko, dosłownie w jednej minucie ująć, to bardzo proszę. To jest to miejsce, prośba, ewentualne zgłoszenie. Pan minister, okej, to jeszcze panom, w takim razie, panie ministrze, od pana zaczynamy. Krótko, oczywiście są zjawiska negatywne, ale takie jak w Chinach. Natomiast moim zdaniem, no to nie jest powszechny cyberautorytaryzm. Trzeba przyjąć do wiadomości, że jest nowe społeczeństwo wychowane na nowych technologiach informacyjnych. Ludzie nie tylko więcej wiedzą, ale mogą się szybciej komunikować. I władza musi się liczyć z błyskawicznymi reakcjami obywateli. I to daje obywatelom ogromną siłę. Oczywiście internet ma swoje wady, ale to jest również forma kontroli obywateli nad władzą centralną, nad państwem. Pojawił się ten nowy świat, świat elektroniczny, który działa tak szybko i który właśnie nie podlega żadnej kontroli. I dopóki tak będzie, to władza się również z tym musi liczyć, z tym, że w tym świecie się pojawiają opinie krytyczne, prawdziwe albo nieprawdziwe. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Widziałem, że też pan prezes chciał jeszcze, proszę bardzo. Żeby jednak był jakiś element optymizmu, to odwołam się do Churchilla, który powiadał, że no, dobry kryzys jest dobry wtedy, kiedy nie pozwoli się, aby się zmarnował. I wydaje mi się, że to natężenie kryzysu w ostatnich latach to jest taki element, który powinniśmy potraktować jako lekcję, z której wyciągnąć możemy i powinniśmy wnioski na najbliższe lata, aby to nie nostalgia za tym, co było, ale nadzieja za tym, co nadchodzi, kierowała naszymi działaniami i naszym rozwojem. Bardzo dziękuję. Ja już nie będę przedłużał. Pozwolę sobie jeszcze tylko rzucić okiem na nasz tytuł, żeby, że tak powiem, na końcu go przypomnieć. Jakie państwo w niestabilnych czasach? Współodpowiedzialność i współzaangażowanie. Moje jakby odczucie jest takie, że z tej naszej debaty dzisiejszej wynika, że tam, gdzie jest współodpowiedzialność i współzaangażowanie, to generalnie sprawczość państwa i skuteczność tak bardzo istotne w dzisiejszych czasach, które mamy. Jest ona większa. Problem naszego kraju polega na tym, że tych obszarów, gdzie one występują, jest ciągle nadal stosunkowo mało
miejmy nadzieję, że metodą albo małych kroków, albo dużych skoków uda nam się te pola stopniowo poszerzać. I z taką konkluzją chciałbym Państwa zostawić. Bardzo dziękuję naszym panelistom za udział i bardzo ciekawą, bardzo interesującą debatę. Także chciałbym podziękować wszystkim naszym oglądającym i dzisiaj i tym, którzy będą oglądać to z odtworzenia. To była już ostatnia debata 17. Kongresu Obywatelskiego. Mamy nadzieję, że będą Państwo nam towarzyszyć także w takich debatach organizowanych nie przy okazji samego kongresu, ale tak w tak zwanym międzyczasie. Zapraszamy na strony Kongresu Obywatelskiego, czy to na Facebooku, czy na stronę internetową i na YouTubie. Bardzo, bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru.